dobrze przeczytałeś. Duda w tej zadymiarskiej partii wykonał ruch mając 0000 na zegarze. Więc zobaczmy, jak do tej sytuacji doszło. To jest partia ze wtorku dla utytułowanych, czyli jest to turniej dla graczy, którzy mają na przykład CMA, IEMA, GMA oczywiście. I jest to turniej grany na 3 minuty plus 1 sekunda. Tutaj Duda pojedynkował się z topowym arcymistrzem z Niemiec, młodym Vincentem Kamerem. I tutaj poszło dosyć elastyczne podejście ze strony przeciwnika. Szczerze myślałem, że tutaj jakaś G4 nastąpi, bo rzeczywiście ostatnio zawodnicy lubią w tych strukturach właśnie w ten sposób zadymić, ale tutaj pan Vincent podchodzi do tematu na spokojnie, więc goniec B2, roszada goniec E2, hetman E7 i tutaj biały po prostu zrobił sobie roszadę, więc to podejście nie jest jakieś specjalne, ale z drugiej strony biały dostał pozycję, w której nie ma żadnych słabości, więc zauważcie, że figury są ok, rozwinięte, nie ma żadnych problemów, no i na blica coś takiego jest super, bo można szybko odklepywać ruchy. I tutaj Duda stara się kontrować oponenta. Skoro biały nie uderzył w centrum, no to grzech nie skorzystać, więc Janek sam centrum teraz zajmuje. I w partii nastąpiło wybicie na D5 i tutaj Duda odbił skoczkiem. Na pierwszy rzut oka wygląda to miernie, ale tak naprawdę wybicie skoczkiem jest tutaj bardzo precyzyjne. Chodzi o to, że odbicie pionkiem, co wygląda znacznie lepiej, no bo jest tutaj presja w centrum, te piony też być może ruszą dalej, no kłopot jest taki, że wchodzi skoczek B5. I jeżeli ten goniec po prostu odejdzie, no to zaraz goniec melduje się na A3, no i to są oczywiście grubsze problemy, a jeżeli goniec tutaj zostanie, no to biały wybije, później zagra A4 i tak czy siak tego gońca na A3 wpakuje i czarny zostaje z masą słabych czarnych pól w swoim obozie. Więc w partii mamy skoczek bije D5, w partii skoczek E4, na co goniec C7, no i ten skoczek przelazł na G3. O co chodzi? Po co ten skoczek w tym kierunku zmierza? Ewidentnie biały będzie zainteresowany atakowaniem na czarnego króla, więc te skoczki zostały skierowane na lewą stronę szachownicy i też goniec, hetman tutaj zerkają, więc coś może być na rzecz. No ale Duda na luzie tutaj po prostu kontynuuje rozwój, więc skoczek F6, teraz goniec został odsłonięty i ten goniec będzie chciał wkroczyć do akcji. W partii A3, więc na spokojnie podejście, żeby pole B4 było zabezpieczone. Przykładowo, jeżeli kiedyś goniec będzie chciał tutaj wejść do ataku, no to nie będzie wideł na tego gońca i hetmana, więc jest to zawsze jakiś atut. I w partii mamy A5, po czym Kamer zdecydował się tutaj uderzyć w centrum, czyli wrzucił posunięcie D4 i teraz rzeczywiście te figury białego zaczynają działać bardzo aktywnie. Duda mógł tutaj pójść na posunięcie E4, co wygania skoczka z F3 i muszę wam powiedzieć, że to wygląda tutaj najlepiej, ponieważ ten skoczek musi praktycznie pójść na E5. I czarny jest w stanie dalej poatakować w fajny sposób, to znaczy posunięcie G6 wygląda zacnie, żeby po biciu na przykład mieć goniec F5 i takie nieprzyjemne związanie, ale też wieża E8 wygląda świetnie, bo jeżeli biały zdecydowałby się wybić, to tutaj jest taka pułapeczka, po prostu związanie, bo ten hetman jest niebroniony. Także E4, ciekawa idea, w partii nastąpiło bicie na D4, biały tutaj odbił i teraz rzeczywiście ten wjazd skoczka na F5 będzie wysoce kłopotliwy, bo jednego skoczka to można wymienić, ale drugi wejdzie na jego miejsce i wtedy taka współpraca skoczka z gońcem na punkcie G7, no to już widać, że zmierza to w bardzo złym kierunku. Więc Duda podjął tutaj trudną decyzję, obiektywnie goniec E5 jest lepszą opcją, żeby po skoczek F5 wymienić gońce. Natomiast w partii mamy posunięcie G6. I
Jeden problem został tutaj rozwiązany, bo rzeczywiście pole F5 zostało zabezpieczone, więc Kamer no nie ma jak tutaj wkroczyć do akcji, ale z drugiej strony łatwo sobie wyobrazić, że te czarne pola będą po prostu pieruńsko słabe. I biały powinien tutaj rozpychać się pionami, no bo jednak na skrzydle królewskim 4 na 3 pionki, więc tutaj biały powinien po prostu uderzyć. I klasycznie odbywa się to po prostu przez marsz pionów z linii AF i wtedy czarny ma problemy, ale w partii Kamer na spokojnie skoczek F3, dzięki czemu Duda ma czas, żeby się aktywizować. Goniec C4, no to goniec G4, wieża AE1, więc biały się tutaj szykuje do ataku i Duda powinien tutaj powiedzieć: sprawdzam. Bo wiecie, nastąpił atak na tego skoczka i biały się nie obronił. Więc żeby tutaj uzasadnić ustawianie gońca na G4, należałoby sięgnąć na F3 i goniec E5. To jest ekstremalnie istotne, żeby pozbyć się tego gońca z B2. Ten goniec z B2 jest ogromnym problemem dla białego króla. Zawsze jak tylko ten skoczek odejdzie, czy też zostanie przegoniony, to zaraz hetman C3. I wiadomo co dalej, więc naprawdę nieprzyjemna sytuacja. W związku z tym Duda tutaj powinien ubić skoczka, ale zdecydował się na wieża AD8 i to już pozwala białemu ruszyć do akcji, więc mamy E4 i w partii niefortunne, bo należało kasować chociaż tego gońca, no bo trzeba powiedzieć, że figury białego no niesamowicie tutaj agresywnie ustawione, no a w partii Duda skoczek F4 i to sprawia, że biały po pierwsze pozbywa się problemu, no bo już teraz bicia na F3 nie ma, a jeszcze dodatkowo szykuje się, żeby tutaj wkroczyć tym sposobem do akcji. I w partii mamy skoczek E6. Kamer tak de facto powinien ustawić maczugę, hetman C3, chociaż trzeba powiedzieć, że F4 też jest zabójczo groźne. Oczywiście Duda chciał się pozbyć skoczka z G5, ale po F4, no to coś takiego to będzie po prostu dramat, kiedy skoczek z F6 musi odejść i tych czarnych pól nie ma jak bronić. Natomiast w partii goniec zbił na E6, pionek tutaj powinien odbić, wtedy przynajmniej wieża mogłaby przejść do defensywy, no ale w partii zbił goniec, no i teraz hetman C3. I oczywiście skoczek odejść nie może, bo nastąpi mat na H8, więc pozostaje jedynie posunięcie król G7. I na pierwszy rzut oka Duda żyje. Na pierwszy rzut oka, no bo tutaj, wiecie, dwukrotnie skoczek zaatakowany, dwukrotnie obroniony, wszystko się zgadza. No problem jest taki, że to jest niesamowicie kłopotliwe związanie. Bo zauważcie, że czarny no nie ma jak odbić tego związania. Więc spora część sił czarnego jest skupiona na defensywie punktu F6 i to jest oczywiście gruby problem. A niestety pan Kamer znalazł tutaj naprawdę genialne uderzenie. Skoczek F5. Skoczek F5 szach oczywiście trzeba zbić. W partii nastąpiło bicie pionkiem, bicie gońcem nijak tutaj nie pomaga, no bo teraz wieża wkracza do akcji, a materialnie jest równowaga, nawet zaraz hetman przejdzie na linię H. Więc Duda stwierdził, skoro już się mam bronić, to chociaż zgarnę trochę materiału, będę miał za co cierpieć. W partii e bije F5, oczywiście jest tutaj kłopotliwe związanie. No według komputerka jakieś tam wieża D5 trzeba grać, no ale to z praktycznego punktu widzenia to nie ma znaczenia, no bo biały po prostu tutaj wybije na E6, wieża D5, wybicie na E6, wjazd tutaj wieżą, zaraz bicie na F6, no i partia się kończy za parę ruchów. Ale zauważcie, że zawodnicy zjechali teraz poniżej 30 sekund. A Jan Krzysztof Duda pod presją czasu jest naprawdę niesamowitym zawodnikiem. Naprawdę błyskawicznie widzi wszelkie motywy taktyczne, wszelkie uderzenia. Potrafi bardzo złośliwie pograć. No i tutaj goniec bije H2, więc Duda stara się ukąsić. Oczywiście pozycja dalej jest przegrana, ale przynajmniej utrudnia oponentowi życie.
No i w partii szach goniec zbił na f5. Więc dalej jest tutaj ekstremalnie nieprzyjemne związanie, ale czarny stoi o własnych siłach. W partii hetman f3 goniec tutaj odszedł i wieża d1. Przeciwnik już poniżej 10 sekund zjechał. No widać, że ciężko jest tutaj uzasadnić tę przewagę. Należało wybić i wrzucić wieżę do akcji, no bo oczywiście hetman cały czas musi tutaj pilnować. I problem jest taki, że biały gra hetman f4, cały czas trzymając presję na tego skoczka, a później gra wieża d6. No i niestety, no to jest związanie, przed którym Duda nie byłby w stanie się obronić. Ale w partii wieża d1, hetman ewakuacja, wieża e1, hetman ewakuacja, wieża e3, no i tutaj h6. Więc już zaczyna tutaj Polak łapać powietrze, bo ten skoczek bardzo nam utrudniał tutaj życie, a teraz musi pójść na gorszą pozycję. No i c5. Czyli zobaczcie, Duda biednie to biednie, bo cały czas musi się tutaj bronić na tym punkcie f6, ale leci pionami na skrzydle hetmańskim. W partii skoczek f4, no to hetman c6, cicha propozycja wymiany hetmanów, biały odrzucił tą propozycję i król h7. I wreszcie, po 15 posunięciach, udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że ten król zszedł z długiej przekątnej, dzięki czemu ten skoczek z f6 wreszcie może się ruszać. A sytuacja była niesamowicie nerwowa, no bo już poniżej 5 sekund jeden i drugi zawodnik. Pamiętajcie, że jest dodawana 1 sekunda za każde posunięcie, no ale to bardzo łatwo jest przewalić na czas, no bo to chwila zawahania i po prostu czas ci się skończy. Więc w partii hetman h4, no to Duda skoczek g8. I wreszcie cel został zrealizowany, związania nie ma, chociaż dalej król czarnego oczywiście niesamowicie osłabiony. Więc tutaj jakieś bicie na g6, hetman c4, hetman c3 wygląda świetnie. Wtedy oczywiście związania nie będzie, ale będzie cały czas groźba mata na g7, która też będzie bardzo kłopotliwa. Ale w partii wieża g3... co pozwoliło Dudzie się zaktywizować. Nie jest to idealna sytuacja, ale już te figury czarnego nabierają tutaj rozpędu. I pod presją czasu, mając 2 sekundy na zegarze, Kejmer odwalił kaszanę, bo zagrał skoczek h5. Więc zostawił tego gońca pod biciem, ale pozycja dalej jest złożona, no bo jednak mając tę sekundę na zegarze, no to naprawdę łatwo przewalić. No i w partii wieża d2. I to jest właśnie ten moment, czyli zobaczcie, po dodaniu czasu Duda ma 1 sekundę na zegarze, czyli wykonał ruch mając 0.00.00 na zegarze. Na czeskomie zegar liczy, zaokrągla do 0.1, do 1/10 sekundy, czyli Duda musiał mieć na zegarze mniej niż 0.4/1 sekundy. Także Duda wykonał ruch no naprawdę jakiejś ostatniej milisekundzie dosłownie. No i w partii poszło wieża h3. No i teraz figura więcej. Zobaczcie, co poszło dalej. Rozwiązał swoje problemy. Jan Krzysztof Duda już teraz nie jest potężnie związany, ale atak białego jest kontynuowany. Duda to podstawił gońca, ale nie! Na 0 sekundzie wykonał ruch! Na 0 sekundzie wykonał ruch! Janek, dajesz szybkość, prędkość! Dobrze, figura przewagi i teraz musisz to zrealizować, ale koniec, został podstawiony, aj karamba, prawie że mat w tej sytuacji, ale nabił sobie 5 sekund i dopchał pionka aż do C2, więc zdaje się, że Jan Krzysztof Duda wygrywa to spotkanie, ależ tutaj emocje, ale była groźba mata! Więc po prostu wieża e7 i hetman zostanie dorobiony. Coś niesamowitego. Dosłownie Duda miał 0.0 na zegarze i finalnie wygrał tę partię. Także wola walki tego zawodnika jest niesamowita. I ja oczywiście zapraszam na streamy na kanale Czeskom Polska co wtorek o godzinie 17 oraz o godzinie 23. Komentuję wtorek dla utytułowanych, bo są rozgrywane 2 edycje.
okazję, żeby, wiecie, zawodnicy z całej kuli ziemskiej mieli okazję pograć o jakiejś rozsądnej godzinie i Duda właściwie co tydzień gra oba te wtorki dla utytułowanych, także jest co oglądać, jest co komentować, naprawdę bardzo zacne partie, a jak Duda nie gra, to wtedy ja gram, jest... też wesoło, chociaż na ciutkę niższym poziomie. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie czerwika i lecimy do następnego odcinka.